Dzisiaj o północy w systemie jest klik i rozpoczyna się bitwa o głosy, bo w końcu to mieszkańcy województwa będą decydowali o tym, które z tych zadań, a w każdym subregionie jest konkurencja i teraz ta walka o głosy naprawdę jest istotna, ponieważ jest w czym wybierać. Każdy mieszkaniec naszego województwa, niezależnie od swojego wieku, może zagłosować, oczywiście osoby młodsze, za zgodą swoich opiekunów. Każdy z mieszkańców może zagłosować tylko jeden raz. Oczywiście jeden raz, wybierając jedno zadanie powiatowe i jedno zadanie subregionalne maksymalnie. Oczywiście trzeba być mieszkańcem danego subregionu i mieszkańcem danego powiatu, żeby na dane zadanie zagłosować. Mamy dwie formy głosowania. Po raz pierwszy w tym roku wszyscy, którzy zgłaszali nam zadania, widzieli, że uruchomiony został system informatyczny, który ułatwił nam i też wynikiem tego jest tak duża liczba zadań dopuszczonych i tak mała liczba zadań odrzuconych z powodu błędów, ponieważ system wychwytywał te błędy, ułatwił zadanie i zgłaszającym, i też nam ułatwił i łatwi teraz bardzo też oceniającym te zadania i liczącym głosy. Głosować będzie można elektronicznie. Jest link do formularza głosowania na naszej stronie, którą Państwo już znacie, budżet.opolskie.pl, ale zostaliśmy też przy formie tradycyjnej, przy formie papierowej, gdzie głosy można wysyłać na wypełnionych drukach zarówno do Urzędu Marszałkowskiego, ale też w każdym powiecie mamy urny. Są to w starostwach powiatowych, czasem w gminach czy w domach kultury. Na stronie budżetopolskie.pl też można zobaczyć, gdzie w danym mieście powiatowym taka urna się znajduje i tam swoje głosy do tej urny można złożyć. Startujemy, tak jak powiedziałam, dziś o północy, czyli od 5 września do 20 września działa system. Do 20 września można nam głosy wysyłać i do urn wrzucać.